Cześć, witajcie w kolejnej realizacji. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać i pochwalić się i zaprezentować moje drugie hobby. A co to będzie za hobby i z czym będzie związany dzisiejszy materiał, to zaraz się przekonacie. Moi drodzy, przed chwilką powiedziałem Wam, że zaprezentuję Wam moje drugie hobby. Z czym to hobby jest związane, to zaraz zobaczycie. Tak, moi drodzy, to jest moje właśnie drugie hobby, czyli ASG. W pół umundurowanie. Oczywiście jeszcze nie zakładałem munduru w multicamie. Ale mniej więcej co wchodzi się w skład tej zabawy, w tego drugiego hobby. Mianowicie, wiadomo, jak w każdym, obojętnie co robimy, obojętnie czym się zajmujemy, najważniejsze jest bezpieczeństwo, tak? Czyli brakuje mi jeszcze okularów, których nie wziąłem. Mamy hełm, możemy mieć kapelusz, możemy mieć czapkę. Niezbędny także do rozgrywek jest stalker, który widzicie tutaj. Stalker, czyli nasza twarz, nasze zęby, policzek, usta, nos. Jest to ciało delikatne, tak? Najważniejszą w rozgrywce jest nasza replika. Nie mylić oczywiście, wiecie z czym. Najważniejsza jest replika. To jest replika M4-ki, którą na pewno zobaczycie teraz na materiale. No i co? Plecak, kamizelka, ładownice, magazynki. I z tym mam też właśnie największy problem, jeżeli chodzi o transport. Sama kamizelka z całym wyposażeniem, jeżeli włożymy do tego nasze kulki, włożymy magazynki, ładownice, waży około 15 kilo. Do tego dochodzi jeszcze plecak. Do plecaka możemy schować pozostałe akcesoria, czyli najważniejsze co jest, bo zawsze możemy się zranić, zahaczyć gdzieś o gałąź, przewrócić się, skręcić nogę, kostkę, bandaż, jakiś usztywniacz. No i najważniejsze, żeby się nie odwodnić, to woda. Musimy mieć ze sobą wodę w zależności na jakiej rozgrywce jesteśmy, w jakiej grze uczestniczymy. Jeżeli uczestniczymy w terenie i wychodzimy w teren na kilka godzin, musimy przeliczyć wodę w taki sposób, aby ona nam starczyła, ponieważ w jakichś punktach oczywiście możemy uzupełnić wodę, ale najczęściej jest tak, że poruszamy się cały czas w terenie i tej wody nikt nam nie dostarczy. Więc słuchajcie, moi drodzy, nie przedłużając, tu widzicie plecak, więc do niego wchodzi bardzo dużo. Oczywiście on także ma do pochowania różne elementy, nie elementy. Jeszcze oczywiście do tej repliki dochodzi butla, ponieważ na sprężone powietrze, ponieważ jest to HPA, zasilane też właśnie baterią w kolbie. No i różne akcesoria, które chcemy. Czyli macie, o, wypadł mi magazynek, czyli macie lunetę, latarkę, chwyt. Jeszcze oczywiście do tego można zamontować sobie laser, nie laser, takie różne rzeczy. Do hełmu różne, przykładowo noktowizor, bądź jeszcze dochodzą słuchawki, radio, więc jesteśmy naprawdę obciążeni. Więc słuchajcie, to na tyle, jeżeli chodzi o moje drugie hobby. Natomiast materiał będzie się związał z tym, że... Jak Wam pokazałem, pokażę Wam największy mój arsenał, który mam. Jest to skrzynka Kublika, skrzynka narzędziowa Kublika. Dokładnie, żeby Wam powiedzieć, jest to system Long Technic, do którego będę chciał mniej więcej powkładać moje wszystkie akcesoria, aby łatwiej je przewozić. A zrobię to w wypełnieniu firmy Leancraft. Zastosuję pianki, tak, które ostatnio widzieliście. Więc słuchajcie, nie przedłużając, ja się zabieram za materiał. Muszę ściągnąć do siebie szpej, bo w nim niestety nie dam rady pracować. I na pewno widzimy się na podsumowaniu.
dobrze, moi drodzy, skończyliśmy. Podsumowując, na samym spodzie leżą magazynki od jednej repliki. Oczywiście ktoś zaraz napisze, że część magazynków schowałem luzem. Tak, zgadza się, schowałem luzem. Dlaczego? Ponieważ nie chodzę z dwoma replikami na rozgrywce, bo jest to dodatkowy ciężar. Dlatego jedną część magazynków umiejscowiłem w piance, natomiast druga część wchodzi mi do kamizelki bądź do plecaka. Bardziej chodziło mi pokazanie Wam w dzisiejszym projekcie zagospodarowanie tego wszystkiego. Możecie zobaczyć, bo to, co zabieram ze sobą, to jest jedynie część tego wszystkiego. I to troszeczkę waży, ale słuchajcie, wybierając się na taką zabawę, to kamizelkę muszę uzupełnić całą i niosę ją w jednej ręce. Potem mam założony plecak i jeszcze jedno coś, jeszcze jedne jakieś rzeczy w drugiej ręce, więc automatycznie nic więcej ze sobą nie mogę zabrać. Dlatego chciałem zagospodarować to w tym największym kubriku i zobaczcie, co w nim się mieści. Jest oto ta moja kamizelka, którą oczywiście mogę wypełnić, ale ona stworzy mi dodatkowy ciężar, który będę musiał trzymać i transportować do samochodu. To jest raz. Potem mamy nasz hełm i stalker. Stalkera mogę na spokojnie sobie schować tutaj. Dodatkowy pas. Następnie oczywiście są oryginalnie zapakowane nasze kulki. Pas do repliki, rękawice i teraz oczywiście tak, kilka wolnych magazynków, tak jak powiedziałem, w zależności z której repliki korzystam. Tu są magazynki do jednej repliki. Dodatkowe opakowanie kulek i teraz czekajcie, bo coś tu mi się... No i teraz mam jeszcze jedną replikę. O, jeszcze jedną replikę. Tu specjalnie zostawiłem luz. I teraz wyciągając to, mam magazynki, ładownicę szybką i trzy pozostałe małe ładownice, które także mogę sobie w każdej chwili wyciągnąć, w zależności do czego będę potrzebował. Słuchajcie, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodziłoby o dzisiejszy projekt i zagospodarowanie kubrika Longer Technic. Takie pytanie do Was. Czy oprócz majsterkowania, oprócz robienia różnego rodzaju projektów, macie jakieś takie swoje właśnie hobby? Może skrzynki narzędziowe kubrika także wykorzystujecie nie tylko do tworzenia projektów, chowania narzędzi. Może one mają u Was także inne zastosowanie, tak jak u mnie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dajcie lajka, dajcie suba. Całkiem inny troszeczkę projekt, ale związany oczywiście z narzędziami, z skrzynkami narzędziowymi. Dajcie znać, dajcie lajka, dajcie suba, udostępnijcie, dajcie komentarz. Ja życzę Wam miłego popołudnia, miłego weekendu. Widzimy się w kolejnych postach w następnym tygodniu. Widzimy się w kolejnych realizacjach. No i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć. I jeszcze jedno. Najważniejsze, zapomniałem Wam powiedzieć. Oglądnijcie do końca.